Elo, elo, 320. Ciśniemy po odbiór jakiegoś zamówienia. Nie wiem do końca jakiego, bo jest to druga część, którą jakiś kurier rozdzielił na kilku kurierów. Nawet nie wiem dokładnie z konia to mam wziąć, bo piszę tylko Podgórska 34, a Podgórska 34 to jest Galeria Kazimierz. A nie jest napisane z którego sklepu. Ja się domyślam, że to chodzi o Carrefoura, ale czy tak jest, to chuj wie. Nie wiem, czy nie zadzwonić do sklepu zapytać, ale oni mają problemy z odbieraniem telefonu. Mam nowego kotika. Tamtego, jak widzieliście w poprzednim odcinku, wystrzeliłem z procy. Myślałem, że on jest jakiś trefny, a on nie był trefny, on po prostu był pod złym kątem zamontowany. Przez to, że on był pod kątem tak, nie miał prawa tą łapką ruszać. Tego już założyłem tak bardziej w poziomie, to coś tam czasem ruszy, ale jeszcze by go pasowało, by podprostować. Ale mi zimno w palce, ale nie chciałem brać tamtych rękawiczek, bo przecież nie da się w ogóle telefonu nimi obsługiwać. Dobra, bo ja mam jakąś drugą część zabrać, 584, to stąd? Kurwa, toż to 10 kilo waży, ja pierdolę. Dobrze, że tu na Masalską blisko. Zajebisty początek. Dostawa jest tutaj jakby co. Pod 13. O Boże. Tutaj. Dobra, jedno i drugie. Dziękuję. Widzenia. No i dobra, lecimy dalej. Restauracja na Izaka. O, budzik mi dzwoni. Trzeba grafik zapisać, bo 16:50. Trzeba te godzinki zaklepać. To chwila przerwy. Coś mi tu capi jakąś kapuchą, kurwa. Mam nadzieję, że mi się nic nie rozjebało w tym plecaku z tych zakupów. Ej, jak się witają skubani. Kurwa, w lewo tego nie ma. Dziewięć, pięć, siedem. Ile mamy gotóweczką? 51. 51. No i na przewóz. To przelecimy kładeczką na dół, na Wisłę.
Speed Runner. Specjalnie wróciłem. O, a to co? Będą mieć ankole, gdzie zadupceni tańczyć. Mi tam kazał jechać dookoła. Dobrze jest znać te skróciki. Trochę po nierównościach, ale to zawsze szybciej. Dobra, bardzo. Dzięki, do widzenia. Dobra, ciśniemy na Wielicką. Podobno już po remoncie. Zobaczymy, co się zmieniło. I traska na 7 km. Więc coś mi się wydaje, że pojedziemy sprawdzić, jak się po Kozówku jeździ elektrykiem. Cóż, żebym naklikał. Kurwa, mać, ciepię tym rowerem. A nie. Też tu na przewóz będziemy wracać. Ale z takimi popisami to do cyrku. Polecałbym troszeczkę łańcuch przesmarować, to by się deczko lżej jechało. Piździ po uszach, można było wziąć zimową czapkę. Ciekawy jestem, co z tą moją trawą co zasiałem. Czyli jej chuj nie szczeli od tego zimna. Sadząc ją myślałem, że już lato mamy. A to kurwa przyszła zima. Pod koniec kwietnia. No jakieś okienko nam zrobili, no jest. A odnośnie tego uchwytu, to wystarczyło śrubkę imbusową dokręcić i trzyma jak nowy. Szlabaniki, krawężniki, a ja mam picie w plecaku. I napój na szczęście cały. Dziękuję. Super. Do widzenia. Fabryczna. Carrefour. Legit.
No ja jakuj. Zastanawiam się, co mi się tak twardo jedzie. Ja dopompowałem tego powietrza z tego w amortyzatorze. No ale kurwa, no nie. Nie aż tyle, żeby on się w ogóle nie uginął. A ja zapomniałem sobie, że ja go zablokowałem, usztywniłem. No to nieźle. No, teraz to pracuje. Dobra. To czekamy. Mam nadzieję, że nie pół godziny. 10 minutes later. A mniej więcej wiadomo, ile to potrwa? Właśnie zaraz poszedł pan zobaczyć, czy już jest, bo powinno już być. Dobra. 5 minutes later. 124. Kurwa, 15 minut czekałem. Stęskniłem się za tymi Carrefourkami wszystkimi. Dobry, to co? Mała awaria, bo się łóżko urwało. I drugie, dzięki. Jedzenia. Pojedziemy tędy dla odmiany. Zawsze na rondo, ale... Chyba 400 metrów. Ale nie było czasu, żeby to rozlać. Jesteśmy na miejscu. Ominiemy próg. Napój, żeby się nie wylał. I jeszcze drugie, dziękuję. Do widzenia. Berlin Doner Kebab. Galeria. Spróbujmy wjechać od tej strony. A żem zajebał. Kurwa, ja nie mogę tak robić. Jeszcze nie mam szprychy jednej w kole. Trochę straciłem orientację w terenie, wjeżdżając od tej strony. Ale szybko zajechałem. Nice. Dobry, 527. 527 Globo. Proszę. Mhm.
Znowu lecimy pod ten sam adres. 69D, tylko inny numer mieszkania. Jak dla mnie to jeszcze tam mogę przebujać cały dzień. Nie mam nic przeciwko. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki. Jedno jeszcze Pepsi, moment. Proszę. Super. Dzięki, do widzenia. Czemu jak tu wchodzę, nie może być napisane, że tu są mieszkania takie i takie? To człowiek musi kurwa obejść całe piętro, żeby znaleźć mieszkanie. Dajwur. Pancakes. Pancakes. No właśnie, czemu ja tam zawsze prosto jeżdżę, jak można przecież tędy przejechać? Ale ja sobie utrudniam cały czas robotę. Dobra, ja tu 3 minuty. No, dostałem maila od Globo, że dali jakieś nowe apteki, gdzie więcej punktów odbioru. Słoneczna pewnie. Dobry, 264. Dziękuję. Kurde, to jakoś pusto na tych ulicach. Ja rozumiem, że jest zimno, ale jest kurwa poniedziałek. Wypierdalaj, zawróć kurwa, zawróć, chuj ci w dupę, wydupcaj. Pusto na drogach, mówiłem, co? Dzięki, spoko. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję, pięknie. Do widzenia. I następne zamówienie będziemy mieć znowu z McDonalda. Z galerii. Wszystko jest twoje. Tam chyba też, nie? Mam tylko nadzieję, że ta wielka paczka, która waży 5 kg, nie ściśnie tych kubeczków. Gdzie to została? Na Nadwiślańską 1. Gdzie jest jedynka? To jest 20. To hotel? Nie, hotel jest 6. Tu jest jaki numer? 11. No od czego masz te mapy? Człowieku, od czego masz te mapy? Co on to ma? Kurwa, koń bez głowy. Różowy kucyk. Konik pony bez głowy. Drukarnia bar.
No. Pizza, nie pizza. Penne i sałatka aksamitna. I Pepsi. I dwa razy sos trzaskowy. O, przestało ładować. Chyba powerbank padł. W sumie i tak godzina została, wystarczy. No, wyczerpał się. O kurwa, kawał drogi, Pychowicka. Naruczaj. Oj, to się boję, że to zamówienie może być ostatnim. Już skończę baterię na tym. 5 km. Potem wejść tam w ród jeszcze. To jest otwarte. Troszkę nie ogarnę z pani strony. Myślałem, że powtórzymy sytuację z kolejnej nogi. Ale nacisnąłem jej tu, a ta leci tam, nie wiem, na chuj. Chciałem tu kiedyś power loopa zrobić w tym mostku. Tylko podejrzewam, że nie dokręciłbym go i bym utopił drona. O kurwa, ojej, taki był czyściutki. Kurwa. A tam, im dalej, tym będzie chyba gorzej. Z tego, co pamiętam, po deszczach. O, liścia złapałem. Jak mi każe jechać teraz gdzieś tam w stronę Kobierzyna, to ni chuja nie pojadę. Zawsze tak jest, kurwa, mam pełną baterię, to mi każe jeździć w koło domu, po rynku. A jak już lecę na oparach, to nagle wydupcy trasę na 5-8 km. Chyba tu. Dzień dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Biedronka pod skalę. Nie wiem, gdzie z tym trzeba będzie jechać, ale wziąłem. Na Kazimierz. To spoko. Zrobię to i zawijam na chatę. Global rozsyła SMS-y, że jutro jest okazja do szybkiej rejestracji. Można przyjść, pamiętam, do nich na Limanowskiego i odkopać się zakwalifikują. Sprzedadzą ci plecak i możesz rozpocząć jebackę za miskę ryżu. Kurde, jak się waży 60 kg, to te hulajnogi zadupcają. Ze mną się tak nie zbiera.
kurwa, klucz mi się wygiął. Kurwa, żeby nie pękł jebany. Wezmę chyba sobie ten drugi, co miałem w zapasie. Dlatego wrzucę na zapas. Jak pierdolnie w środku, to będzie problem. Zamówienie anulowane. Przepraszam, jeżeli jesteś już na miejscu. I następne, Izak. Na Zabłocie. No i dobra. No dalej, 5.07 za to anulowane zamówienie. Kurwa, pojebane są te światła, ja pierdolę, a w chuju to mam. Kurwa, 10 sekund. Kurwa, 10, 5 sekund się świeciło zielone. Się pani ze śmieciami szła i mnie uwolniła. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No i dobra, zostało 10 minut do końca bloku. Pijam pauzę. I akurat na chatę wrócę. Pewnie i tak by mi zamówienia już nie dało. 10 minut przed końcem, ale po co ryzykować? Nie patrz w prawo, 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 jest prosto. Nie patrz w prawo. Ta-da-da. Dobra, podsumowanko. 124 zł. 124 dzielimy na 4. Bardzo ciężka matematyka. 31 zł na godzinę. No to piona się ma.